Pięć strasznych plakatów właśnie pojawiło się w różnych częściach świata naszej wyspy i wygląda na to, że sezon 11 zacznie się już niedługo, a plakaty same w sobie są jakimś rodzajem ostrzeżenia. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i witam was w kolejnym już to materiale, który dotyczy sezonu 11, a także strasznego wydarzenia dotyczącego najbliższego Halloween i o dziwo. Pierwsze przecieki trafiły w nasze łapki już teraz, co mogłoby oznaczać, że najzwyczajniej w świecie plakaty nie odnoszą się do jakiegoś sekretnego wydarzenia, a do samego sezonu 11, ale o tym zaraz. Pamiętajcie o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, aby w miesiącu, jakim jest straździernik, piździernikiem zwanym, uchronić się przed zjawami czy potężnym wiatrem. Pamiętajcie, że Fortnite'owe Halloween już tuż i wraz z jego wejściem rozpoczniemy losowanie na Skulltroopera, a wygrać może tylko osoba, która ma mój kod w sklepie i użyła go chociaż raz, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Dzięki plakatom dowiadujemy się o wielu ciekawych rzeczach. W sezonie czwartym zapowiadały one bitwę Kerbida i Omegi, a właściwie to odnosiły się do filmu wzorowanego na wydarzeniach sprzed wielu dekad w tamtym świecie. W sezonie pierwszym natomiast plakaty służyły tylko i wyłącznie jako swoisty easter egg, aby w największym dziele Epic Games upamiętnić ich pierwsze dzieci. Od czwartego sezonu natomiast zaczęły one nabierać rozpędu i dotyczyły coraz to bardziej złożonych treści, aż finalnie w sezonie dziewiątym przysłużyły się nie tylko do spoilerów fabuły, ale także uratowały setki istnień na naszej Fortnite'owej mapie, a w jaki to sposób? Jak doskonale pamiętacie, były to tak zwane plakaty propagandowe, które wzywały nas do boju z Katusem, albo mówiły, że ci, którzy nie chcą walczyć, powinni sobie znaleźć bezpieczne miejsce. Według Wintertechu takowym były ich platformy, które najpewniej zostały specjalnie po to stworzone. Oprócz tego rozdali bojownikom, a także cywilom jetpacki, aby ci mogli w razie zniszczenia platformy ratować się w jakikolwiek sposób. Jak doskonale wiemy, nasi patroni spełnili swoje zadanie, pokonali Katusa, a nikomu nie stała się krzywda. Niestety, ale przyczynili się oni nie bezpośrednio do katastrofy, która teraz na 100% zrobi nam kuku. Jak poprzednio byśmy zabudowali po prostu potwora i walnęli mu 200 pułapek, tak teraz będzie to raczej niemożliwe, ponieważ wszystkie nieszczęścia z przeszłości skumulują się i sprawią, że będziemy płakać za Katusem. Ba, kto wie, skoro wszystko powraca, to może nawet ten bydlak. Wszystkie plagi, o których wspomniałem chyba już w każdym możliwym odcinku, przyczynią się do jednego. Rozpocznie się nowa epoka w naszym świecie za sprawą trzech kolizji światów. Na naszej mapie istnieje coś takiego jak kostka wszechpotężna, zdolna do wszystkiego. Jest ona bowiem ucieleśnieniem zła i czegoś takiego nie chcielibyście zastać w swoim świecie. Jest to bowiem sam król burzy, który przyczynił się do plagi, jaką jest burza, która to natomiast wybiła 98% ludzkości. Potrafi tworzyć pustaki i inne takie czary, jednakże jako ucieleśnienie zła odpowiada także za jeden z jego aspektów. Mowa tutaj o koszmarach. Tak się akurat składa, że dzięki hiszpańskiej stronie Fortnite mamy pewne przecieki dotyczące tego, co się wydarzy. Jak mówi opis, Halloween w trybie kreatywnym, z dnia na dzień zbliżamy się do tego ogromnego wydarzenia, co oznacza, że koszmar jest coraz bliżej. Warto zwrócić uwagę na to, że koszmar jest napisany z wielkiej litery, co oznacza, że chodzi tutaj o jakąś osobę, wydarzenie lub zjawisko ważne dla naszego świata. Przez koszmar możemy rozumieć siły zła albo po prostu jakieś okropne zjawisko, które wydarzy się już w sezonie 11. Tym koszmarem natomiast mogą być upiorne postacie, które odnoszą się do wydarzenia Finalne Rozliczenie. Dość dziwna sprawa, że o halloweenowych skinach wiemy miesiąc przed faktycznym wydarzeniem. Nigdy tak nie było. Jeszcze dziwniej byłoby, jeżeli wszystko rozpoczęłoby się już tuż po starcie sezonu 11, a to zdają się zapowiadać straszne plakaty rozmieszczone po całej mapie. Póki co możliwe są do zauważenia na placu zabaw, Gotham City, a także w trybie obserwatora. Skoro pojawiły się one na 5 dni przed rozpoczęciem sezonu 11, to mogłoby oznaczać, że najzwyczajniej w świecie są to bohaterowie karnetu bojowego. Chociaż ta teza jest dość wątpliwa z tej racji, że skórki te nawiązują do wydarzenia Ostatecznego Rozliczenia. Chociaż trzeba przyznać, że ta nazwa ma wiele wspólnego z końcem, a tak bowiem będzie nazywała się Apokalipsa, która nas czeka w ciągu kilku najbliższych dni. Tak, dosłownie. Według plików i tego, co mówi przybysz, będzie ona nosiła miano The End. Straszne diabły, czarty i inne tego typu paskudztwa najpewniej czekają na nas w kolizji światów i to przeciwko nim przyjdzie nam stawić czoła. Jednakże przed atakiem warto jest troszkę poznać wroga. Właśnie dzięki tym plakatom, o których mówimy od początku, jesteśmy w stanie to zrobić. Zapowiadają one nadejście swoistych pięciu jeźdźców apokalipsy lub czegoś w ten deseń i zdecydowanie jeszcze go się bać, ponieważ może nie wyglądają tyle co przerażająco, co groźnie i raczej nikt nie chciałby znaleźć ich w opuszczonej Fortnite'owej bazie. Zacznijmy może od początku i intuicyjnie przejdźmy tak jakby po hierarchii tych stworzeń. Na pierwszy rzut oka mamy coś w stylu oni. Jakby ktoś nie wiedział, oni to powszechnie
powszechnie japońska używana nazwa w stosunku do demonów z ich kultury. Widzimy jakąś małolatę, której jedno oko przysłania grzywka, jednakże zapewne jest w tym jakiś cel, kto wie. Być może to oczko jest jakieś szpetne lub coś w ten deseń, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że zwykły śmiertelnik tej pani na pewno nie da rady, pomimo tego, że najpewniej jest najsłabszym członkiem tej grupy. Kolejny na liście będzie ten oto mechaniczny pajac, który aż na to kojarzy mi się z jakąś postacią z jakiegoś filmu, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć z jakiego. Dajcie znać, jeżeli się troszkę orientujecie w tym wszystkim. Myślę, że może on być delikatnie silniejszy lub nawet i słabszy od oni. Rzekłbym, że może nawet byśmy dali mu radę, ponieważ nie wygląda na kogoś groźnego, ale oczywiście pozory często mylą. Póki co nie znamy jego nazwy, jednakże nie jest to żaden przyjemniaczek. Sam garnitur nadaje mu takiej nutki grozy, ponieważ być może jest to mózg całej operacji, ale kto wie. Następną istotą w naszym zestawieniu jest ktoś, kogo imię znamy. Jest to bowiem Gangster Monster i przynajmniej ze Splash Artu przypomina takiego typowego osiłka, dlatego zaliczam go do top trójki. Sam sobie jest chyba najstraszniejszym stworzeniem, ponieważ swoją mimikę będzie najpewniej w stanie wyrazić tylko przez wielkie zęby i rozdziawioną szczękę, która na pewno odgryzła niejedną głowę za jego życia. Jego łeb natomiast jest najpewniej jakimś glutem bądź zlepkiem stężonej krwi. Według mnie drugie miejsce w hierarchii jeźdźców zajmuje Skull Trooper na sterydach. Jego nazwy również nie znamy, jednakże kości wystające spod płaszcza mogłyby oznaczać, iż jest to coś w rodzaju czaszkownika, który to tym razem będzie bojownikiem. Wygląda groźnie, właściwie jak typowy wojownik ninja, tylko że tak troszkę na sterydach. Zaliczam go tak wysoko w hierarchii, ponieważ nie jest on najpewniej tylko tępym osiłkiem i narzędziem, a także wojownikiem, który posiada własny rozum i jest w stanie trzymać ryzy w swojej, że tak to nazwę, rodzince. Warto zaznaczyć, że sama hierarchia jest tylko typem podziału. Jeżeli rzeczywiście oni wszyscy działają razem, to najpewniej każdy członek jest tak samo ważny, ponieważ każdy posiada jakąś sekretną umiejętność, jednakże jak to w mafii, gangu, ekipie czy społeczeństwie, musi istnieć lider, ponieważ anarchia to najgorszy syf. Ktoś musi być głównym mózgiem i kimś, kto steruje wszystkim odgórnie, i jest nim najpewniej ten pan, który najprawdopodobniej nosi miano ciemności. Najpewniej to jego imię, a jego wagę społeczną określam na podstawie swoistej korony i aury, która widnieje na jego głowie. U nikogo innego czegoś takiego nie zauważymy. Sama postać natomiast wygląda jak stereotypowy okultysta czy kapłan, a więc jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie on jest tutaj swoistym królem. Jeżeli oni natomiast wszyscy są złem, to najpewniej narodzą się za pośrednictwem kostki, ewentualnie zostaną sprowadzeni do naszego świata poprzez koniunkcję sfer i będzie to kolejna frakcja chcąca przejąć nasz świat. Obecnie Epic Games ma fabułę głęboko gdzieś i nawet nie wiemy, do kogo należy mapa z racji braku ognistego czy lodowego króla, ale cóż, epicy sami sobie strzelili w kolano i sprawili, że Ford spadł w statystykach o 60%. Widać, że Halloween zapowiada się bardzo ciekawie, podobnie jak ogromne wydarzenie kończące sezon. Prawdopodobną opcją jest także ta, że ostateczne rozliczenie będzie swoistym filmem, który ujrzymy w Gotham City, jednakże mam nadzieję, że tak dobry koncept na event nie zostanie poddany pod scenariusz Karbida i Omegi. Mam po prostu nadzieję, że Donald Mustard jeszcze ma jakieś tam pomysły i najzwyczajniej w świecie nie zabije fabuły, jak to ma w zwyczaju. A więc hejuwa, z tej strony Jajuwa, jesteśmy w Gotham City, gdzie to pojawiły się właśnie pierwsze plakaty dotyczące najnowszego eventu i teraz właśnie do nich lecimy poznać całą tą miejscówkę, ponieważ może tam się coś skrywać, może tam być jakaś tajemnica, ale tutaj na początku zbierę maps, żeby standardowo mieć jak się obronić przed napastnikiem, a więc spójrzmy, co tutaj się dzieje. To są jakieś nic nieznaczące graffiti, tutaj mamy jakieś zamurowane drzwi, wejście na backstage najprawdopodobniej, także sobie utorujemy drogę. A tylko przypominam, że w tym miejscu macie do zebrania jedną z kaset przybysza, dzięki to której odblokujecie jego białą wersję. Przynajmniej już powinniście mieć, ponieważ ja jeszcze nie mam, nagrywam to rano w czwartek. Także myślę, że wy oglądając to w piątek bądź sobotę na pewno już to macie. Także spójrzmy, co tu się dzieje. Ogólnie to całe kino jest jakieś zniszczone całkowicie. Nie wiem, czemu jest zniszczone, może... właśnie przez to, że tutaj bomba Jokera wybuchła, może właśnie dzięki temu, ale jak właśnie zauważycie, mamy tutaj pełno plakatów, tutaj mamy tą oni, tutaj mamy tego swoistego Skull Troopera i tutaj mamy kapłana i tego gościa, który, no nie wiem, na mnie wygląda jak jakiś mechaniczny pajac totalnie, w ogóle bym się nie bał. Czy tutaj mamy w ogóle jakiś może spoiler? Chyba nie, chyba żadnego spoileru tutaj... Nie wiem, co to było, ale tak...
O, znowu ten dźwięk dziwny. Może to ktoś lotnie rozkłada, nie wiem, nie jestem do końca pewien. Także jak możecie zauważyć, tutaj mamy pełno tych plakatów sugerujących, że coś się wydarzy. Kapłana już widzieliśmy, tutaj mamy znowu tego pajaca. To jest te wejście, tak, to jest te wejście, którego nie sprawdziliśmy. Ale także, czy mamy tutaj jeszcze jakieś fajne zmiany? W ogóle takie menu w kinie, no nie widziałem chyba nigdy w Polsce czegoś takiego, ani za granicą. Także czy wokół tego mamy jeszcze jakieś sekretne znajdźki oprócz tych plakatów, które zapowiadają swoiste wydarzenie? No, według mnie ta osoba na pewno musi być jakimś guru tej ekipy, no ta korona ścierni swoista z krwi. No, według mnie zresztą to jest epicki skin, jeżeli tak się prezentuje na Seszarcie, jak będzie w grze, no to pierwsze co robię, to ja go kupuję, jak wejdzie. Cała ta sala jest natomiast zniszczona najprawdopodobniej właśnie tutaj przez bombę Jokera lub ogółem przez jakąś tutaj wojnę Batmana z Jokerem w tym Gotham City. I miejmy nadzieję, że tak będzie się prezentować fabuła i miejmy nadzieję, że Epic Games pójdzie dalej w rozwijanie jej, ponieważ nie ukrywajmy, fabuła to jest to, czego tej grze brakuje tak naprawdę, żeby odżyła. Chociaż nie wiem, czy to jest dalej możliwe odżywienie naszej gry fabułą, ale tak, tak by się prezentowały te wszystkie zmiany. Więcej zmian tutaj natomiast nie widzę, także ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie sobie łapce w górę, no i oczywiście o kodzie IoT w Fortnite'owym sklepie byłbym wam naprawdę wdzięczny. Życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!